Dzień dobry, moi drodzy, to jest poniedziałek, jest wydaje się chyba 8 kwietnia, a to jest początek kolejnego tygodnia ze wstawakami, na który was bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam. Moi drodzy, moi kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i zapraszam na krótkie poranne wstawakowo, rozważaniowo, pobudzeniowo coś tam z ojcem Joachimem Badenim, czyli będzie dzisiaj ogromna mądrość. Proszę posłuchajcie jego zdania, znowu bardzo pięknego zdania, kurde, on te zdania ma naprawdę bardzo fajne. Ojciec Joachim mówi tak, znowu będzie o śmierci, ale ekstra. Jedyna śmierć, jakiej należy pragnąć, to śmierć własnego ja, śmierć egoizmu, starego człowieka. Kochani, znam bardzo wielu ludzi, którzy w związku z tym, że ich życie jakoś nie jest łatwe, że jest ciężkie, że się wydarzają tam różne czasem tragiczne rzeczy, to łakną śmierci. W takim sensie nawet niekoniecznie chodzi mi tutaj o jakieś tam pragnienie samobójstwa, tylko chodzi mi o to, że ludzie po prostu mówią, jakbym już po prostu chciał odejść z tego świata, żeby się wreszcie nie męczyć. I ja oczywiście rozumiem takie sytuacje, rozumiem taki ból i taką męczarnię życiową, że człowiek sobie myśli, po prostu już byłoby naprawdę lepiej, jakby mnie nie było. Jak mówi ojciec Joachim, jedyna śmierć, jakiej należy pragnąć, jedyna jaka jest nam potrzebna, to jest śmierć naszego ja. To jest śmierć tego naszego starego człowieka, który patrzy w niewłaściwy sposób na to, co się dzieje, który patrzy źle na Pana Boga, na ludzi, na siebie samego, na wydarzenia. Czyli kochani, kiedy wam przychodzą do głowy takie myśli, że już mam dosyć, że już po prostu nie mam siły, może macie początek tego tygodnia, dzisiaj jest poniedziałek i może sobie myślicie o tym tygodniu, matko, po prostu nie dam rady, po prostu nie wytrzymam. To jedyne pragnienie, jakie was powinno być, to Panie Boże, zabij to moje patrzenie takie właśnie niedobre, takie dziwne, takie, które nie daje nadziei, które nie widzi Twojego działania, które nie widzi perspektyw jakby światła, które Ty chcesz wprowadzić w moje życie. Panie, bo to, że widzimy wszystko razem w takich ciemnych barwach, to nie oznacza, że tak jest. To nie oznacza, że tak wygląda rzeczywistość, że wszystko jest takie po prostu ciemne, czarne, beznadziejne, nie ma wyjścia, nie ma ratunku. Tylko chodzi o to, że my tego nie widzimy, że jest inaczej. I potrzebujemy, żeby umarł ten stary człowiek, który nie potrafi widzieć, który nie dostrzega Pana Boga, któremu się kończy nadzieja, który tylko i wyłącznie widzi ciemność, a nie światło. Potrzeba, żeby on umarł. I kiedy umrze, nagle się okaże, że zupełnie inaczej wygląda rzeczywistość. Że to, co nam się wydawało absolutnym końcem, bez możliwości wyjścia, bez naprawienia, takie wcale nie jest. Kochani, warto zamieniać te pragnienia takiej czasem śmierci właśnie, że już nie mogę, już nie mam siły, Panie Boże, zabierz mnie, zakończ te moje męczarnie, na pragnienie zabij tego mojego starego człowieka, który nie umie patrzeć, zabij tego, który nie ma nadziei, tego, który nie widzi Twojego światła. I myślę, że takie pragnienie w ogóle jest bardzo piękne, w sensie pragnienie tej śmierci starego człowieka, pragnienie śmierci egoizmu, żebym się w kółko wokół siebie nie kręcił, nie widział tylko własnych potrzeb i nie wiem tego, jak jest mi źle, tylko otwórz mi serce na Twój sposób myślenia, patrzenia, odczuwania, postrzegania rzeczywistości. Kochani, takie pragnienie, myślę, jest dobre i jest piękne. Natomiast tamto jest tylko i wyłącznie niszczące. Kochani, jeżeli ktoś z was ma takie tendencje, takie ciągoty, ja naprawdę znam strasznie dużo takich ludzi, którzy tak ciągle mówią, najlepiej to by było, żeby mnie już nie było, najlepiej by było, żeby Pan Bóg mnie już zabrał. I ja naprawdę rozumiem ból, jakby, który się w człowieku dzieje, kiedy się różne straszne rzeczy wydarzają. Ale to jest coś, co niszczy. Takie myślenie, takie pragnienia, a jeszcze karmienie się tym, takie nieustanne, takie babranie się w tym, w swoim sercu, to jest coś, co może totalnie zdewastować serce, duszę, głowę, no miłość w ogóle w człowieku, nie? Nie pozwalajmy na to. Pragnijmy tylko tej jednej śmierci, tej, o której mówi ojciec Joachim. Ona jest trudna, bo ona boli też oczywiście, bo się traci rzeczy, które się wydawały szczęściem, przyjemnością, dobrem, tego, że no właśnie, jak nie będę miał, to będę nikim, będę nieszczęśliwy. To jest trudna śmierć, ale jej należy pragnąć, bo ona wyzwala do życia, wyzwala do szczęścia. Ta inna nie, tamta nie, bo ona jest niszcząca. Więc bardzo was proszę, jeżeli to jest o kimś z was, że takie rzeczy wam się dzieją w głowie, w sercu, tamtą śmierć negujcie w sobie. Tej, myślę, że warto pragnąć. Taki dzisiaj na poniedziałek. Poważny temat.
Moi drodzy, to tyle w tym dzisiejszym poniedziałkowym pierwszym odcinku. Widzimy się pewnie, mam nadzieję, oczywiście jutro, we wtorek w kolejnych wstawakach joachimowo-badeniowych. Ja Was tymczasem bardzo ściskam, bardzo Was pozdrawiam, bardzo Was błogosławię i życzę Wam najlepszego, pełnego życia, a nie śmierci, a jeżeli śmierci, to tylko śmierci Waszego egoizmu dnia tego dzisiejszego poniedziałkowego. Z Bogiem, ściskam. Pa!